Dzisiejszy materiał przygotowałam specjalnie z myślą o osobach, które już przekonane są do postu. Jednocześnie materiał ten jest kontynuacją mojego poprzedniego filmu, w którym opowiadam o postach pod względem naukowym i z fizjologicznego punktu widzenia. Jeżeli więc chcesz przeprowadzić post kilkudniowy lub dłuższy, to zachęcam Cię do obejrzenia tego materiału. Wyciągniesz z niego, mam nadzieję, jak najwięcej korzyści i będziesz mógł przejść przez ten post zdrowo i bezpiecznie. A czego dowiesz się w dzisiejszym materiale? Będę mówiła m.in. o tym, co jest kluczowe w powodzeniu postu, jak się do niego przygotować, a później jak bezpiecznie wyjść, ponieważ wychodzenie z postu jest też bardzo ważne, nie mniej ważne jak sam post, więc to jest istotne, żeby wiedzieć, jak się wraca później do posiłków. Będę mówiła o tym, jak się odżywiać przed wejściem do postu i jak bezpiecznie wyjść. Opowiem o nawadnianiu się, opowiem o lekach, powiem, czy są jakieś gadżety postnika i co nimi ewentualnie może być. A na koniec dowiesz się, czego niespodziewanego spodziewać się w trakcie postu i tuż po nim. Jeżeli więc myślisz, że ten materiał będzie dla Ciebie ciekawy, interesujący, to zapraszam Cię, zostań ze mną i zaraz wszystkiego się dowiesz. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to ja jestem Ewelina, jestem dietetykiem, psychodietetykiem, trenerem oddechu, terapeutą technik manualnych i testerem kuracji, które polecam innym, w tym właśnie kuracji postu. Poszczenia można się nauczyć. Nasze organizmy przez miliony lat ewolucji właśnie nauczyły się pościć, nauczyły się żyć w okresach jedzenia i niejedzenia i nasze organizmy są do tego przystosowane. Natomiast jeszcze nie przywykliśmy do nadmiaru, do objadania się, do dostępności pokarmów non-stop, coś z czym mamy do czynienia na co dzień w XX i w XXI wieku. Uwaga, post wymaga odwagi cywilnej i dużo siły, bowiem w trakcie niejedzenia możesz się spotkać z osobami, które Cię będą krytykowały i odwodziły od poszczenia, więc musisz być na to przygotowany. Ważne jest, żeby być odpornym na komentarze osób, które tak naprawdę nie znają postów i nie wiedzą, jak dobroczynny wpływ post może mieć na ciało ludzkie. Bardzo ważne, zaplanuj sobie, jak długo chcesz pościć. Jest to istotne po to, żeby przetrwać ewentualne kryzysy i żeby po prostu wytrwać w tym poście taki czas, jaki sobie zaplanowałeś. Zasada numer 1. Do postu nie wchodzimy z marszu. Jeżeli planujesz post kilkudniowy czy tygodniowy, do których postów ja przede wszystkim zachęcam, sama praktykuję 7-dniowy i do takiego postu będę chciała Cię zachęcić, więc jeżeli planujesz taki post, to wchodzisz do niego tak długo, jak planujesz nie jeść. Czyli w przypadku postu 7-dniowego, pierwsze 7 dni przygotowujesz się i stopniowo zmniejszasz ilość posiłków i produktów, później pościsz zgodnie z planem i na koniec wychodzisz z postu kolejne 7 dni i znów powoli wprowadzasz odpowiednie pokarmy. Wszystko robisz tak, żeby mieć jak najwięcej na końcu profitów dla swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. I do takiego kilkudniowego postu nie wchodzimy z marszu. Pamiętajmy, trening mentalny można zacząć już kilka miesięcy przed. Ważne jest to, żeby sobie ułożyć w głowie, że okresy niejedzenia są w przyrodzie naturalne. Od zawsze zarówno zwierzęta, jak i ludzie nie jedli. Poobserwujmy na przykład w tej chwili niemowlęta, małe dzieci czy zwierzęta, które hodujemy w domu. Wszystkie nasze czworonogi też nie jedzą wtedy, kiedy chorują. I dzieci, i niemowlęta nie mają apetytu i odmawiają przyjmowania pokarmów. Dorośli również tracą apetyt w trakcie choroby, natomiast jedzą przez to, że uważają, że ten pokarm jest nam potrzebny, żeby do zdrowia wrócić. A spróbujmy po prostu posłuchać naszego ciała, jeżeli mówi w trakcie choroby: nie mam ochoty jeść, nie jedzmy. I zobaczmy, co się będzie działo.
No ale nie o chorobach teraz mowa, wracamy do naszych głodówek. Więc co jest istotne? Zrozum, zaakceptuj i zaufaj, że niejedzenie jest dla nas naturalne, że jest to dla nas dobre. A kiedy jest najlepszy czas na post? Naszym przodkom jedzenie kończyło się na wiosnę i to był dla nich naturalny okres niejedzenia. Więc my możemy iść ich śladami i również na wiosnę nie jeść. Jeżeli przypatrzymy się religiom, to w nich też zawsze jest mowa o postach i te posty są zazwyczaj na wiosnę, więc zastanówmy się, coś chyba w tym jest, prawda? Starajmy się przeprowadzić taki post na wiosnę. Inna rzecz, którą można się kierować, to są fazy księżyca. Warto zacząć taki post wraz z pełnią księżyca i kontynuować, kiedy tego księżyca ubywa. Jest to dla nas naturalny czas na oddawanie, oczyszczanie i odpuszczanie. A co jemy w trakcie przygotowań do postu i w trakcie wychodzenia? No więc tak jak mówiłam, przygotowujemy się już tydzień przed i przez ten tydzień staramy się odżywiać nasze ciało jak najlepiej. Jeżeli do tej pory nie interesowałeś się specjalnie tym, co jest dla Twojego ciała dobre, co niedobre, co jest zdrowe, a co nie, to proponuję, żeby za każdym razem, zanim coś włożysz do swoich ust, zapytać się, czy to, co chcę teraz zjeść, odżywi moje ciało? Jestem pewna, że Twoja intuicja da Ci prawidłową odpowiedź. Pójdź za nią. A odbiegając od intuicji i teraz troszeczkę praktyki, to powiem Ci tak, odstaw sól, a zamiast niej wprowadź zioła. Nie tylko będą Twoje potrawy smaczniejsze, ale również słone, ponieważ zioła również solą nasze potrawy. W tym czasie wprowadź jak najlepsze oleje i tutaj proponuję oliwę z oliwek tłoczoną na zimno i świeżo tłoczony olej lniany. Olej, którego nie kupisz w sklepie, natomiast który sam wyciśniesz albo ktoś Ci wyciśnie. Poszukaj kogoś, kto te oleje wyciska, bo olej lniany to jest najwspanialszy olej na świecie, ale jednocześnie najbardziej wrażliwy. I taki olej lniany po kilku tygodniach traci swoją ważność, więc nawet jeżeli przechowuje się go w lodówce, to 2 miesiące po wyciśnięciu ten olej już jest dla nas toksyczny i należy go wyrzucić albo zużyć do czyszczenia podłóg, albo żeby nawiasy naoliwić. Absolutnie takiego oleju później nie polecam. Natomiast świeży olej lniany jak najbardziej. Co poza olejami, to dobre tłuszcze, które są w produktach spożywczych i kwasy nienasycone. Tutaj przede wszystkim będę miała na myśli orzechy, siemię lniane, mielone, nasiona chia czy pestki dyni. Nie żałujmy sobie tych produktów. Z tym, że uwaga, jeśli chodzi o orzechy i nasiona chia, to należy je przed jedzeniem namoczyć. Kilka godzin niech te nasiona się moczą, po to, żeby się pozbyć inhibitorów wzrostu. Są to substancje szkodliwe dla nas. W tym też czasie rezygnujemy z pieczonych, smażonych czy grillowanych potraw, z mięsa, z ryb. Jeżeli jest możliwe, to odstawiasz zupełnie białka zwierzęce już na tydzień przed. Natomiast jeśli nie, to przynajmniej tę formę zostaw na okres już, kiedy wrócisz do normalnego jedzenia. 3 dni przed wejściem do postu całkowicie rezygnujesz z ryb i mięsa. Zrezygnuj również z warzyw strączkowych. Odstaw na bok cały nabiał i cukry złożone w postaci produktów mącznych, czyli wszelkie chleby, makarony, bułki, pizze, wszędzie tam, gdzie znajduje się mąka, to te produkty odstaw na razie na bok. Jemy w tym czasie dużo warzyw i owoców. Resztki owoców bogate w celulozę i błonnik odżywiają florę bakteryjną i nie fermentują tak szybko jak cukry zbóż, czy nie gniją tak jak resztki mięsa bądź ryb. Fermentujące i gnijące resztki pokarmu w trakcie postu mogą nam szkodzić, wywoływać wzdęcia, zaparcia czy bóle głowy.
Uniknijmy tego, nie jedzmy tych produktów zakazanych, a wówczas w trakcie postu zmniejszymy dolegliwości żołądkowe i bóle głowy, albo w ogóle ich unikniemy. W trakcie przygotowań jemy bardzo dużo warzyw, zwłaszcza warzyw zielonych. Te zielone warzywa działają bardzo oczyszczająco. Spróbujcie jeść warzywa w postaci nieprzetworzonej, jak najwięcej surówek. Natomiast jeżeli poddajemy je obróbce termicznej, róbmy to krótko i na parze. Świetnym pomysłem w trakcie przygotowań do postu jest picie świeżo wyciskanych soków warzywnych, więc jeżeli masz w domu wolnoobrotową wyciskarkę, to koniecznie jej teraz używaj codziennie. Nie tylko odżywisz swoje ciało, nawilżysz, ale jednocześnie już zaczniesz odciążać swój układ pokarmowy. No i teraz dochodzimy do ostatnich 3 dni przed postem, kiedy właśnie już tylko pijemy, czyli wszystkie produkty, które do tej pory jedliśmy, gryźliśmy, teraz zaczynamy je pić w formie płynów, czyli wyciskamy soki, robimy szejki, a zupy miksujemy. Pijemy zupy, krem, oczywiście bez mąki i bez śmietany. Więc te 3 ostatnie dni pijemy płyny, możemy do tych szejków i zup dodawać jeszcze odrobinę oleju cały czas, natomiast już kiedy wchodzimy w post, nie pijemy żadnych olejów ani zup. Wchodzimy w post, pościmy zgodnie z planem i wychodzimy z postu. Wychodzenie z postu trwa tyle samo co wchodzenie i wszystko to co robiliśmy w trakcie wchodzenia do postu powtarzamy tyle, że w odwrotnej kolejności. Czyli zaczynamy najpierw picie soków, szejków i zmiksowanych zup powolutku, a następnie wprowadzamy powoli produkty stałe, tak żeby to nam zajęło to również tydzień mniej więcej. Przy wychodzeniu z postu ważne jest, żebyśmy zaczęli już zarybiać naszą florę bakteryjną. Dlatego polecam kiszonki i produkty fermentacji, tak tylko ostrożnie, powolutku, powolutku, natomiast od samego początku wprowadzajmy. Zaktywujmy nasze jelita do pracy. I tu polecam kurację z siemieniem lnianym. Wieczorem przed pójściem spać zmiel sobie takie siemię lniane w młynku do kawy i łyżkę siemienia lnianego zalewamy zimną wodą. Także to będzie pół szklanki wody i łyżka siemienia lnianego zalane po nocy. To siemię lniane napęcznieje, będzie miało taką galaretowatą konsystencję i można to już spożyć. Drugą porcję siemienia lnianego przygotowujemy na wieczór, robimy to rano. Znów łyżka siemienia i do tego pół szklanki wody albo troszeczkę więcej, w zależności od tego, jaką konsystencję chcesz uzyskać, ale pamiętaj, siemię lniane pochłania dużo wody, więc pół szklanki wody minimum musisz dodać. I uwaga, na wieczór dodajemy jeszcze dodatkowo 3 suszone śliwki. I taką miksturę jemy sobie mniej więcej godzinę po kolacji. Kiedy pościmy, musimy nawilżać nasze ciało. Więc co będziemy pić? Bardzo ważne, pamiętajmy, że nasze ciało mniej więcej w 2/3 składa się z płynów. Więc w trakcie postu musimy się nawadniać. I polecam tutaj przyjmowanie co najmniej 2 litrów dziennie płynów. Nawet jeżeli nie chce Ci się pić, postaraj się pamiętać i nawadniać swoje ciało. Jest to bardzo ważne, ponieważ płyny oczyszczają nasze ciało i jednocześnie potrzebne są do prawidłowego działania naszych stawów, więc te płyny są niezbędne. Rano dostarczamy niezbędnych elektrolitów. Najlepiej jest wycisnąć świeży sok z selera naciowego. Seler naciowy jest ziołem i nie przerywa głodówki, a w razie osłabienia można wypić taki sok jeszcze później po południu. A dalej, co w ciągu dnia od rana do wieczora będziemy pić? Przede wszystkim niegazowaną wodę, do tego dodajemy też herbaty ziołowe. Czarna herbata i kawa
są dozwolone, niemniej nie polecam ich, bo zarówno kofeina, jak i teina nie są dla nas najlepsze, zwłaszcza w trakcie postu, a kawa dodatkowo zawiera substancje, które podrażniają ściany żołądka. Więc nie róbmy tego sobie w poście i nie szkodźmy. Z jednej strony oczyszczamy nasze ciało, a z drugiej będziemy zatruwać. Spróbujmy unikać kawy i herbaty. Dobry news jest taki, że w trakcie postu przechodzi ochota na kawę, więc być może bez problemu zrezygnujesz z niej w trakcie poszczenia. Wszystkie te herbatki należy pić w postaci rozcieńczonych lub słabszych napojów. Pijemy je raczej ciepłe i sączymy w ciągu dnia. Delektujemy się po prostu każdym łykiem takiego napoju. Kiedy się delektujemy, to nie dodajemy do tych herbat żadnych substancji słodzących, ani cukier, ani miód, ani żaden słodzik nie wchodzi w tej chwili w rachubę. Takie rzeczy mogą pobudzić nasz układ trawienny i będą wywoływać znów uczucie głodu, którego nie chcemy i które normalnie nam się wyłączy po drugiej, trzeciej dobie. Wtedy, kiedy przechodzimy na odżywianie ketonowe, głód powinien się wyłączyć. Więc unikajmy wszelkich substancji słodzących. Tak samo unikajmy herbat owocowych czy dodawania cytryny do napojów, bo w tych owocach są soki, które znów wywołają u nas uczucie głodu, więc odstawmy je na bok. Ja niestety zrobiłam taki błąd i ostatniego dnia głodówki napiłam się herbaty owocowej i ku memu zaskoczeniu nagle poczułam wilczy głód, z którym naprawdę trudno było mi sobie poradzić, więc bardzo Wam odradzam herbatki owocowe. Uważajcie na nie. Myślę, że już wszystko powiedziałam o napojach, a teraz przejdziemy do gadżetów postnika. Tych gadżetów jest niewiele, ale okazuje się, że są rzeczy, które warto mieć w czasie postu. Pierwsza rzecz, w którą warto się zaopatrzyć, to jest termofor. Warto mieć taki termofor z dwóch powodów. Jeden to, żebyśmy zrelaksowali sobie jelita, a dwa to, żeby po prostu ogrzać nasze ciało. W jelitach nasza flora bakteryjna wdzięcza ciepło i to ciepło z jelit jest naszym głównym kaloryferem. W trakcie postu nie odżywiamy flory bakteryjnej i stąd odczuwamy często uczucie zimna w tych dniach. Termofor może nam tutaj świetnie się sprawdzić i pomóc. Inna rzecz, którą warto mieć, to gdzieś tutaj miałam. To jest taki skrobak do języka. Rzecz mała, a bardzo pożyteczna. Słuchajcie, ponieważ w trakcie niejedzenia na języku można mieć grubą warstwę białego nalotu. I taki skrobak świetnie sobie z tym poradzi. Można go, a poza tym skrobak jest bardzo mały, więc można mieć go zawsze pod ręką i skorzystać. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym Wam polecić, to jest, słuchajcie, lewatywa. Lewatywa wygląda tak, którą wykupiłam tutaj w aptece. Nie jest to coś niezbędnego, natomiast bardzo polecam. Lewatywa nie tylko ułatwia wypróżnianie i pozbywanie się złogów, które w trakcie głodówki chcemy się ich pozbyć i to są często złogi już takie stare, to co jest nagromadzone od dawna i tego się pozbywamy, więc lewatywa nam pomoże. Ale uwaga, dzięki lewatywie można pozbyć się bólu głowy. Także zachęcam Cię, kup sobie taką lewatywę i nawet jeżeli nie masz zamiaru jej użyć, to miej pod ręką, bo może w akcie desperacji jednak spróbujesz. Tak jak mówiłam, nie jest to coś niezbędnego, natomiast dzięki lewatywie możesz ten post przejść lepiej i na koniec będziesz mieć więcej profitów. Na wypróżnianie mam też kilka innych sposobów, na przykład metodę Dienchan, która jest również bardzo skuteczna, ale to już może podam w innym materiale. Jeżeli jesteś zainteresowany, to napisz, czy chciałbyś się dowiedzieć, jak jeszcze można się wypróżnić,
nie stosując lewatyw. Jeżeli stosujesz jakieś leki, jeżeli są to suplementy bądź leki bez recepty, to w trakcie głodówki możesz je po prostu odstawić. Jeśli chodzi o leki na receptę, to te, które są brane na czczo, możesz kontynuować, nie ma tu najmniejszych przeszkód. Jeśli chodzi o leki na receptę, które się bierze po posiłkach, to możesz skonsultować z lekarzem i niech on zadecyduje, czy możesz je odstawić, czy nie. Bardzo ważne, wydaje mi się, jest skontaktowanie się z diabetologiem. Jeżeli masz jakieś leki na insulinooporność lub na cukrzycę typu drugiego, to skonsultuj się z lekarzem i on prawdopodobnie Ci zmniejszy dawkę leków albo w ogóle je odstawi, ponieważ w trakcie niejedzenia zarówno poziom glukozy, jak i insuliny spadnie, no więc siłą rzeczy dawka leków musi być inna. Cukrzyca typu pierwszego wyklucza przeprowadzanie głodówek, więc te osoby po prostu są wykluczone. Niestety nie możecie tych głodówek przeprowadzić, ale już cukrzyca typu drugiego daje Ci możliwość uczestniczenia w głodówce i być może nawet wyjścia z tej choroby. No i powoli dochodzimy już do końca. Teraz czego niespodziewanego spodziewać się? Więc tak, w trakcie niejedzenia nasz organizm dokonuje oczyszczeń i napraw. Część chorób zostaje cofnięta, nasze ciało uzdrawia się, umysł przechodzi na inny poziom, zaczynamy lepiej myśleć, także czujemy się lepiej. Ale uwaga, nie spodziewamy się, że nagle ni stąd, ni zowąd może się odezwać jakaś stara, zaleczona, zapomniana kontuzja. Nagle odezwie się coś z dzieciństwa, o czym już zapomnieliśmy. Więc trzeba być gotowym, że coś takiego może się wydarzyć. I tutaj spokojnie, nasz organizm wie najlepiej, czego potrzebuje i w jaki sposób uzdrowić. Kiedy pomaga nam dojść do homeostazy, wówczas sięga do źródła problemów. Więc dajmy naszemu ciału się regenerować i nie denerwujmy się, że nagle pojawił się jakiś ból, którego już nie mieliśmy od dawna. Co jeszcze może nas zaskoczyć? To już po poście niespodzianka. Kiedy wrócisz do normalnego spożywania posiłków, do normalnego trybu życia, o ile nie zechcesz wprowadzać jakichś zmian, to okaże się, że te zmiany robią się gdzieś za Twoimi plecami. Ponieważ po takim poście kilkudniowym może okazać się, że nie masz takiej ochoty już na jakieś używki czy zachcianki. Może okazać się, że alkohol, kawa, słodycze czy papierosy już nie smakują tak jak wcześniej i nie ciągnie do nich. Więc to jest taka, myślę, że przyjemna niespodzianka i profit, na który niekoniecznie jesteś przygotowany. Chociaż teraz, kiedy już Ci powiedziałam, to wiesz, że coś takiego może się wydarzyć. Więc post też polecam takim osobom, które chcą się pozbyć jakiegoś nałogu, bo po poście dużo łatwiej wejść w nowe nawyki i zrezygnować z czegoś. Co jeszcze nowego może się pojawić i zaskoczyć, to jeżeli do tej pory patrzyłeś krzywo na produkty zdrowe, na warzywa, to teraz może okazać się, że Cię do nich ciągnie. Ponieważ organizm oczyszczony automatycznie szuka zdrowych rzeczy, tych, które są dla niego dobre. I może się okazać tak, że po poście z chęcią i przyjemnością sięgasz po warzywa, które wcześniej jadłeś, bo musiałeś, bo wiedziałeś, że są dla Ciebie dobre, natomiast nie dawało Ci specjalnie przyjemności spożywanie zieleniny. Teraz po poście może się to zmienić. Jeżeli będziesz planował takie posty co roku, cyklicznie, na przykład zawsze na wiosnę, to zauważysz, że każdy taki post przynosi inne efekty i za każdym razem masz inne korzyści. I im więcej takich postów przeprowadzisz, tym więcej korzyści i dłużej będą trwać. Będziesz miał dużo korzyści i te korzyści będą dłużej trwały. Jeżeli wprowadzisz nowe nawyki żywieniowe, nawyki życiowe, to możesz liczyć na to, że efekty głodówek utrzymają się już do końca.
Jeżeli nic w swoim życiu nie zmienisz, będziesz tylko te głodówki przeprowadzać, to efekty głodówek prawdopodobnie po jakimś czasie znikną. Myślę, że na dzisiaj już starczy informacji. Daj znać, czy wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jeżeli film uważasz za wartościowy, to proszę podziel się nim dalej, prześlij innym, niech też te informacje służą i pomagają. A jeżeli masz pytania, chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć o głodówkach, to zapraszam, pisz pytania pod filmem albo zapraszam na moją prywatną grupę na Facebooku Wielki Post Genewa. Także dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia w następnym materiale i życzę przyjemnego, owocnego poszczenia. To tyle na razie, pozdrawiam.